Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa ze Sławomirem Ozdykiem z Konfederacji Korony Polskiej. Czy można ten szyld Twojej przynależności podkreślać, czy raczej wolałbyś być incognito? Nie, nie, absolutnie ja już długo, dawno nie jestem incognito. Jestem, jestem rasowym braunistą, jak co niektórzy mówią, inni nazywają mnie gaśniczakiem. I tak dalej, i tak dalej. Już wszystkie słyszałem w tym temacie opinie o sobie. mi Państwo, tym bardziej teraz, tak, bo powolutku zbliżamy się do rocznicy 12 grudnia, nie mylić z rodzicem 13 grudnia, zbliżamy się powolutku do rocznicy, więc tym bardziej tak cały czas niezmiennie od 2019 roku niedawno minęło 10. E, 90 to no pada. Minęło pięć lat od kiedy poznałem posła Grzegorza Braun'a. Wiem to bardzo dokładnie, gdyż mam, mam w jego książce tutaj dedykację od niego. Dedykacja jest bardzo krótka. Na stacji BP. Grzegorz Braun. I to tyle. Mhm. Jasne. Eee, to może jeszcze do Grzegorza powrócimy. Natomiast zacznijmy może od spraw międzynarodowych. Eee, po pierwsze. Umieściłeś na portalu XCOM u Elona Maska, tak? Umieściłeś mapkę Ukrainy w pięknych trzykolorowych barwach. To, 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 zawsze były dwie, dwa kolory, albo żółty i niebieski, albo czarny i czerwony, a tu okazuje się, że jest bardziej barwna ta Ukraina, dużo ładniej wygląda. Znaczy, to nie ja. <laughs> tylko, tylko Niemcy. Jeżeli już tak by, żeby być dokładnym. Ja to co prawda ściągnąłem z takiej strony niemieckiej, która zajmuje się różnymi artykułami geopolitycznymi, ale oni to najprawdopodobniej przykopiowali z Bilda, więc tutaj podkreślam niemieckiego Bilda, który nie można określić, iż jest on antyukraiński. Niemiecki Bild przed... Przedstawił tajny plan Putina. Jak zwykle wszystko jest tajne, a potem to oczywiście wypływa. To, to się bardzo fajnie, szanowni państwo, czyta. Tak, czytamy tajny plan, który potem Bild pokazuje, Bild pokazuje na swoich stronach. Putin najprawdopodobniej chciał, aby ten plan był bardzo tajny, dlatego, dlatego Bild już go pokazuje. Więc, co ten plan mówi? Tak, trzykolorowa Ukraina. Kolor czerwony, jak Państwo sobie zerkniecie na moim x -ie. kolor czerwony. To są tereny, jakby wchłonięte przez, przez Rosję. Potem w środku jest kolor żółty, chyba, ile się nie mylę. Kolor żółty to jest, to są tereny, które mają być zależne od Rosji, jak piszą Niemcy. Czyli Niemcy piszą, że będzie to marionetkowy twór zależny od Moskwy, tak? Pro, prorosyjskie po, państwo, tak, tak, tak. Prorosyjskie państwo. Ale oni też tam dokładnie do, dopisali. Tam ja tam wszystkiego oczywiście nie pisałem no w tym krótkim x -ie. Dopisali marionetkowy twór, zależny od Moskwy. No i ten obważanek z kraj zachodni, tam chyba jest na, w kolorze niebieskim. Tutaj na temat tych terenów Putin chce rozmawiać z Polską, Węgrami i chyba Rumunią, o ile się nie mylę. I, no i, I tyle. On będzie ten plan przedstawiał, będzie ten plan przedstawiał um, tampowi. Dlaczego ja wrzuciłem... Ano dlatego, że w tej przestrzeni takiej mediów społecznościowych pojawiło, pojawiły się już te mapki, ale one pojawiły się w tej wersji um, e, anglojęzycznej, czyli czarno-białe takie. Takie smutne, czarno-białe, takie żałobne, tam tylko jeszcze z boku Kiru brakowało. E, I wszyscy tymi, tymi czarno-białymi mapkami Epatowali. A ja Czyli niemie niemiecka, niemiecka e, mapka jest najładniejsza. Niemiecka mapka jest najładniejsza. Też to ostatnio odpisałem jednemu z Iksowiczów. Z takiemu nie za bardzo nam przychylnemu, mówię tutaj o, o Konfederacji, już w ogóle o, o Konfederacji Królowej Polskiej, czy o Grzegorzu Braunie, odpisałem mu, że podsyłam mu mapkę kolorową, tak, bo z tego co ja widzę, no to zgodnie ze słowami pana kanclerza Olafa Scholza, który przed sądem niemieckim w miarę możliwości postawić się zamachowców, wszystkich zamachowców na Nord Stream, który pan Scholz, to są słowa pana Scholza, proszę sobie zapamiętać, nie moje, pan, których pan Scholz uznał za, zamach na Norweskim, pan Scholz uznał za zamach na bezpieczeństwo państwa niemieckiego, to ja uważam, że Niemcy no, nie za bardzo smucą się, widząc tą mapkę, mimo, mimo tego, co, co, co oczywiście oficjalnie mówią. Proszę pamiętać, 27 chyba lutego mamy wybory do Bundes. I mogę Państwa zapewnić, że obojętnie kto tych wyborów nie wygra, kwestia Nord Streamu będzie podniesiona z bardzo prostego powodu. Tuż tu mamy ponownie kolejny raz, no bo zima w pole wjeżdżać nie trzeba. Protesty rolnicze w Berlinie, pod Bramą Brandenburską, one się, one się oczywiście rozszerzają. Mamy, Szanowni Państwo, protest przemysłu. Samochodowego, ale mamy też proces przemysłu metalurgicznego. Czyli Thyssenkrupp, związki zawodowe zaczynają mówić coraz głośniej, że to co rząd niemiecki robi z niemiecką gospodarką, rząd berliński robi z niemiecką gospodarką, w ogóle nie może być dalej kontynuowane. Słyszymy konkretne żądania, a związki zawodowe Niemczech są, szanowni państwo, bardzo silne. Są one skupione w bardzo silnych i mających ogromne środki finansowe korporacjach. To, co rząd niemiecki, nie może być kontynuowane, i związki zawodowe będą się temu przeciwstawiały. Proszę się nie dziwić. Gospodarka pada na cztery litery, y, przemysł się zwija, y, ludzie mają coraz większe kłopoty y, finansowe, energia coraz droższa, a wiadomo, że Niemcy profitują na taniej energii z Rosji i oni tą energię z Rosji na nowo ponownie otworzą. Pamiętajmy, że przecież y, mimo wszystkich obostrzeń, rafineria y, tutaj w Szwed, nad Odrą cały czas funkcjonuje, cały czas dostarczana jest y, y, do niej ropa. Oczywiście jest to ropa kazaska, nie mieli z ropą rosyjską, którą zarówno pisowcy, jak i peowcy zezwalają przepompowywać przez Polskę. Także ta mapka kolorowa wcale nie musi być dla Niemców mapką smutną. To tylko my posypujemy cały czas głowę popiołem, jesteśmy imperium moralnym. Obojętnie, kto by u nas w Polsce nie rządził, jesteśmy imperium moralnym. Ważniejsze dla obydwu rządów, chociaż ten stary, który w tej chwili jest w opozycji, yy, mówi, że oni zawsze walczyli z Ukrainą, oni zawsze walczyli z COVID-em, oni zawsze walczyli z kamieniami milowymi, obojętnie, kto by w Polsce nie rządził, dla nich zawsze ważniejsze było, jest i będzie dobro na przykład Ukrainy. Czy Berlina, aniżeli dobro powodzian na Dolnym Śląsku? No właśnie i teraz y, takie pytanie, bo y, rzeczywiście ten terytorium zaznaczone y, na zachodzie u, 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 Ukrainy, które się generalnie pokrywa y, z przedwojennym terytorium państwa polskiego, a także y, y, częściowo y, węgierskiego. Bo pamiętajmy, że Ruś Zakarpacka tuż przed wojną należała do Węgier i prawdopodobnie jeszcze tam są fragmenty Bukowiny, czyli terytoriów rumuńskich. No, jest to oczywiście problem, bo to jest najbardziej świadoma narodowo-nacjonalistyczna część Ukrainy. kolebka nacjonalizmu i szowinizmu ukraińskiego. I prawdopodobnie no, panowanie na tych terenach będzie trudne. No, nie możemy nazywać oczywiście tych terenów, żeby, że Polska będzie musiała je okupować, bo jeżeli się odzyskuje swoje dawne tereny, no to trudno to nazwać okupacją, ale będzie to taka narracja, oczywiście, ze strony ukraińskiej, podtrzymywana, że jeżeli będą tam duże wpływy polskie, no trochę mniejsze z racji powierzchni węgierskie czy, 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 czy rumuńskie, że to będą tereny, z punktu widzenia ukraińskiego pod okupacją tych państw, ale zauważmy, zauważmy jedno: Te państwa przynależą do Unii Europejskiej i do NATO. Można wtedy powiedzieć Ukraińcom, że dzięki temu, że jest podział na te trzy kolory, no to przynajmniej ta zachodnia część wejdzie znacznie wcześniej niż ta środkowa. I ta, która przynależy już w tej chwili do Federacji Rosyjskiej, do, do NATO i do Unii Europejskiej. Czyli tak naprawdę aspiracje Ukraińców z zachodniej części Ukrainy zostaną w pewnym sensie zaspokojone. Czy ja traktuję e, 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 tą propozycję e, p, pana Putina, że? Będzie rozmawiał na temat tego obwarzanka zachodnio ukraińskiego z Polską, Węgrami i Rumunią, jako takie podesłanie nam troszeczkę gorącego kartofla. Oczywiście wszystko to, co pan redaktor powiedział, jest fajne i, 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 i znaczy jest smutne historycznie, natomiast natomiast pamiętajmy, jakie już kłopoty Polska miała na tych terytoriach przed rozpoczęciem II wojny światowej. I faktycznie na dzień dzisiejszy są to terytoria, na których de facto opiera się narracja Zaleńskiego. Narracja Zaleńskiego, szanowni państwo, opiera się na banderyzmie. Obojętnie, co byśmy nie mówili, obojętnie, co by starsi mądrzyści nie pisali, obojętnie, co by peowcy, pisowcy nie pisali, nie mówili. Patrz, mądrość etapu polityczna obecnie w PiSie. To jest to teren banderowski. Na moim Twitterze zobaczycie sobie państwo na przykład decyzję. Rady Miasta Lwowa, która jeden z roków ustaliła rokiem bandery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych miast, uliczek, skwerów, etc., etc. jest, jest mnóstwo, chyba przez po 350 w całej Ukrainie. Więc na tą chwilę, na tą chwilę zachód Ukrainy banderyzmem stoi. I ten banderys cały czas będzie tam podtrzymywany. Ani nie mamy środków, ani nie mamy siły politycznej, ani nie mamy możliwości, ani nawet nie wiem czy chcemy się tymi kwestiami tej Ukrainy zachodniej zajmować. To jest takie zepchnięcie przez Putina w stronę Polski i może się zachwycą, o tak, może się zachwycą, może tutaj się rzucą. Węgrzy co prawda bardzo mocno dbają o swoją. Węgrzy całkowicie inaczej do tego podchodzą, tak? Już no, prowadzam rozmowy w tej chwili z Ukrainą na temat nauki języka węgierskiego, na temat autonomii, etc., etc., etc. Całkowicie na bajkę. Ale my z naszym podejściem jako imperium moralne, my z, naszym, z naszą służalczością, my słudzy Ukrainy. Mamy jeszcze się zajmować sprawą tutaj banderyzmu na Ukrainie, którą tutaj pan Putin, że tak powiem, odeśle troszeczkę no, no, no słabo to widzę, słabo to widzę. I, i, I na tą chwilę nie jesteśmy, nie jesteśmy, że tak powiem, no, no ja bym nie był zainteresowany na tą chwilę, że tak powiem, walką z, z UPA 2 tak? Z upad 2.0 mamy tyle kłopotów, mamy tyle kłopotów w naszym własnym kraju. Będziemy mieli jeszcze, jeszcze ich więcej. Kłopoty gospodarcze, ekonomiczne dopiero, dopiero do nas nadchodzą. To tsunami nadchodzi. Jeszcze chcą nam wpakować 49 punktów recepcyjnych, oczywiście mówi ogólnie do tego, szanowni państwo, zjadą do nas ostrzelani banderowcy do swoich matek, żon i kochanek, jeżeli ten konflikt tam, tak jak mówi pan Trump, zostanie w jakiejś formie zamrożony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia nie na tą chwilę, tak? To jest kwestia na tą chwilę. Oczywiście należałoby z Ukrainą rozmawiać cały czas o o Wołyniu cały czas o ekshumacjach Należałoby rozmawiać o yy, 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 jakiejś formie yy, autonomii, o języku polskim, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie z tym rządem, szanowni Państwo, więc tutaj na tą chwilę nie z tymi rządzącymi, Tu na tą chwilę nie mamy o czym rozmawiać. No tak, a poza tym ta Upa 2.0 no to nie będzie upa wyposażona tak, jak 80 lat temu w siekiery. W kosy, w różne inne narzędzia rolnicze, tylko na przykład w drony, w rakiety. No i, tak jak wspomniałeś, mocno już doświadczona i obyta w walce. 15, 15 milionów cyrka, 15 milionów sztuk broni palnej znajduje się w. W rękach prywatnych na terenie Ukrainy, plus jeden czołg. Zawsze to zaznaczam, bo to jest naprawdę evenement. Faktycznie, szanowni Państwo, jeden czołg znaleziono w stodole u, u gospodarza na wsi. Ukraińcom niczego nigdy nie brakuje. Jak dostaje wszystko za darmo, to im niczego nigdy nie brakuje. Tak, nie będzie to już sieker, nie będzie to wideł. Tylko będzie to broń y, automatyczna i m, m, tak czy tak, czy byśmy, czy byśmy rozmawiali w jakiej, o jakiejś formie ty, propozycji pana Putina, czy byśmy nie rozmawiali, czy to jest moralne, czy nie moralne, czy, czy trzeba, czy nie trzeba, czy wolno, czy nie wolno, to nie ma najmniejszego znaczenia. My na tą chwilę jesteśmy tak słabi, tak słabi. Również, również w kwestiach no, militarnych, w kwestiach uzbrojenia. No, państwo sobie zobaczcie, co się dzieje w polskiej policji, ile brakuje etatów, jaki jest cykl szkolenia, jakie jest wyszkolenie. To się ciągnie od lat. Tak? Pamiętacie państwo następny filmik, tylko nie Finstrybutor. Tylko nie Finstrybutor. To był filmik sprzed 3 lat. 3 lata minęły i, i nic się nie zmieniło. Patrz, tragedia na warszawskiej Pradze. Więc tutaj podsyłanie nam tego gorącego kartofla jest całkowicie bez sensu, co nie znaczy, szanowni państwo, co nie znaczy, że inne państwa, tak jak już wspominana wcześniej, wspominane wcześniej Węgry, nie robią coś w tym temacie, tak? Czyli, czyli praca polityczna, praca polityczna powinna się odbywać, ale ona powinna się odbywać od samego początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a teraz to już jest forby, jak mówią Niemcy, to już jest za późno. Wszystko oddaliśmy Ukraińcy, nic od nas nie chcą, a więcej Ukraińcy, którzy są w stanie wojny z Rosją jak sami mówią, są na tyle silni, że mają największe rezerwy złota od początku powstania państwa ukraińskiego i uwaga, są w stanie wykupywać, wykupywać e, gospodarkę polską, kupują polskie firmy, likwidują je. Ukraińcy kupili chyba w Polsce największą ilość mieszkań za gotówkę, Gdzie polski obywatel może za gotówkę kupić w Polsce mieszkanie? Urząd Skarbowy zaraz by go zjadł, przeżył i wypluł resztki, które by tam jeszcze ewentualnie zostały. To są wszystko rzeczy, o których się u nas nie mówi, a każdy, który by tylko wspomniał o jakiejś kwestii autonomii polskiej na Ukrainie, tak jak Węgry rozmawiają, rozmawiają z Ukrainą, każdy, który, nie wiem, tak jak ja opublikuję taką mapkę, czy, czy obojętnie co byśmy nie zrobili, obojętnie jakbyśmy tylko wspominali o, o nie wiem, o, y, ym, o odsłonięciu lwów na, na, na cmentarzu we Lwowie, każdy jest oczywiście od razu szurem, oszołomem, wodą na błyn Moskwy, narracją Kremla i przyjacielem Putina, więc nie z tymi elitami, panie rektorze, szanowni państwo, i nie, nie na tę chwilę. No właśnie, to wróćmy może do Unii Europejskiej, chociaż nie do końca się oddalamy od Ukrainy, bo w ważnym państwie Unii Europejskiej, a także ważnym państwie na wschodniej flance NATO, czyli w Rumunii, jesteśmy po pierwszej turze wyborów prezydenckich. I wygrał tę pierwszą turę z wynikiem 23% Kalin Gregoresku, czyli po polsku Grzegorzewski. Pan Grzegorzewski jest skrajnym prawicowym, prorosyjskim nacjonalistą i pokonał panią Elenę Lasconi, która uzyskała 19%. Teraz oboje się spotkają w drugiej turze. Może być różny wynik, ale już duże osiągnięcie takiej prawicy rumuńskiej, która się odwołuje między innymi do marszałka Ion Antonescu i do innych, że tak powiem, no tak zwanej tradycji Wielkiej Rumunii. Więc po prostu w tym momencie myślę, że Rumunii ochoczo by się dołączyli do tego putinowskiego planu, tym bardziej, że pan Grzegorzewski, czyli Gregoresku, nie ukrywa, że w sprawie konfliktu na, na Ukrainie trzyma stronę Kremla. Tak, to, to jest wszyscy, którzy wygrywają wybory, a nie są, panie redaktorze, z opcji starszych, i mądrzejszych, są skrajną prawicą. Patrzmy na Słowację, patrzmy na inne państwa, w których, w których to się dzieje. Wszyscy, którzy mówią, e, którzy są antybanderowsko do Ukrainy nastawieni, są oczywiście skrajną prawicą, a ci, to, ci antybanderowcy to są jeszcze, tak jak mówiłem przed chwileczką, na przykład wodą na młyn Kremla. To nie ma najmniejszego, najmniejszego znaczenia. Ludzie zauważają powolutku i chyba zostali ośmieleni troszeczkę tym kasustem Trumpa. Chociaż już o tym mówiłem, to kompletnie nic nie oznacza. tak? Trump jest prezydentem, został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nie na prezydenta Polski, Rumunii, etc. etc. I Trump, tak jak każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, wykorzysta Polskę, Rumunię i wszystkie inne państwa. Które tam, że tak powiem, w tym, w tym ciągu natowskim są, wykorzysta na rzecz dobra Stanów Zjednoczonych, a nie na rzecz dobra tych państw. To, ale ludzie mimo wszystko zostali ośmieleni tym kasusem Trumpa, tymi działaniami Maska, tymi. Tym, tą historię, na przykład w Polsce, pani Applebaum, tak, czyli żony pana Radka Sikorskiego. Ludzie zostali troszeczkę ośmieleni tym wszystkim i już nie boją się tego manifestować czy o tym mówić. No i oczywiście do tego wszystkiego, szanowni państwo, gospodarka, tak? Ekonomia. No, jeżeli, jeżeli dostajesz po czterech literach, czyli jeżeli ręka hmm, fiskusa, czy ręka. Rządzących coraz głębiej sięgać do kieszeni, no to też zaczynasz, zaczynasz inaczej myśleć i zaczynasz się nad tym wszystkim zastanawiać. Tutaj widzimy w Rumunii, że ten rumuński popis, bo to był rumuński popis, został złamany pierwszy raz, tak jak mówią media, od 1989 roku, więc, więc, no, jednak coś to oznacza. Zobaczymy teraz, jak będzie w Berlinie wybory, jak już Państwu mówiłem, luty 2025. Czekamy, co się stanie we Francji, czekamy, co się stanie w innych państwach. No i tutaj prowokacyjnie powiem, parzyją, uwidim, panie redaktorze, tak. Parzy no i czekamy, co się wydarzy w Polsce. Czekamy czy, czy, trzecia, czy trzecia siła polityczna w Polsce uzyska jeszcze większy wzrost poparcia? No bo czego, czego byśmy sobie na pewno życzyli? Oczywiście, że sobie życzyli trzeciej siły politycznej w Polsce, żeby zyskała większą, większe poparcie? Okej, okay. powiedzmy tak, jeżeli sytuacja na froncie się zmieni, to sobie na ten temat, panie redaktorze, porozmawiamy. Ja co do trzecich sił politycznych w Polsce na tą chwilę mam, jestem no, bardzo, bardzo, bardzo ostrożny e, i, i powiem tak, chciałbym, aby, abyśmy mieli takich kandydatów, znaczy takich, znaczy nie kandydatów, chciałbym, abyśmy mieli takich przywódców jak pan Orban, czy jak mm, pan Grzegorzewski z Rumunii, którzy mówią tak, tak, nie, nie. Nie chciałbym mieć przywódców, którzy stoją w rozkroku, to zawsze powtarzam, i zastanawiałem się, w którą nogawkę mają sikać Mówię to już od czasów pandemii. Nie chcę przywódców, którzy stoją w rozkroku i zastanawiałem się, w którą nogawkę mają siekać, bo to już nic nie przynosi na tą chwilę. Rozwodnienie przekazu politycznego na tą chwilę nic nie przynosi. Nie na darmo wspomniałem o rocznicy 12 grudnia o zgłaszaniu przez pana posła Grzega na Hanukki w polskim Sejmie, bo to było przyzwolenie. Od lat, od x lat, rozpoczętych chyba przez świętej pamięci pana prezydenta Kaczyńskiego, na tworzenie w Polsce czegoś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Wszyscy, którzy przeciwstawiali się takim działaniom tej, tej mówię, Hanuki, bo ta Hanukija to jest jak kościół stentologiczny. ona jest na całym świecie. W Berlinie będziemy za chwilę mieli odpalaną ją nie w Bundestagu, ale pod Bramą Brandenburską. Zawsze, tam jest zawsze tak, że stoi, stoi choinka, potem stoi Hanukija i stoi, i stoi Brama Brandenburska. I ta Hanukia jest bardzo duża, ją trzeba z wysięgnika tam odpalać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka cała, cała celebra przy tym wszystkim. W Warszawie też już mamy pod pałacem kulturowej nauki. Ciekawe, czy w to roku pan Trzaskowski, no kandydat na prezydenta, będzie, będzie odpowiadał. Pod bramą, po bramą e, Brandenburską musiałby Grzegorz brał się napracować, żeby to zgasić. Pan, pan poseł. Pan Musiał, poseł chyba, pan... chyba, że byłby na takim podnośniku. Podjechał. Pan poseł Brown, pan poseł Brown odpowiedział już na takie pytanie, czy zgasi Hanuki, na przykład w Europarlamencie. Powiedział, że on jest reżyserem i dwa razy tego samego motywu filmowego nie powtarza. Więc, więc to był, to był, że tak powiem, jednorazowe, to było jednorazowe działanie, ale to jednorazowe działanie w umysłach ludzi patrz, drużyna Brauna, patrz gaśnica do dnia dzisiejszego. Patrz nowa świecka tradycja, podpisywanie do dnia dzisiejszego zostało. Natomiast wracając do tematu Ciekawe, czy pan Trzaskowski zapali podobnie w tym roku Chanukiję i ciekawe, czy na przykład... Jako kandydat na prezydenta, jego bo to trochę, prezydenta. trochę zmieniła się jego sytuacja. Zobaczymy, czy Hanukija pojawi się w polskim parlamencie, zobaczymy w polskim sejmie, zobaczymy, czy pozwolą na zapalenie na przykład, nie wiem, wieńca adwentowego, tak? To wszystko jeszcze, to wszystko jeszcze szanowni państwo, jest przed nami, ale wracając do... do, do, do zamknijmy to klamrą. Życzyłbym sobie silnego, stanowczego, propolskiego, mówiącego tak, tak, nie, nie przywódcę. I to tyle. Czyli tak, perspektywa na terenie Niemiec to jest luty 2025, tak? To jest stosunkowo tak. najbliższe wybory, chyba w Unii Europejskiej, które znowu coś ważnego może rozstrzygną. To są wybory, to są wybory przedterminowe, jak Państwo wiecie, tak? Pan, ale teraz jeszcze będzie chyba. Będzie chyba jeszcze, tak się mówi, że, to, że tego dnia te, te wybory mają, mają się odbyć, ale chyba jeszcze nie wiem, czy już było, czy będzie jeszcze Bo um, wotum nieufności musi być postawione tak? wobec rządu pana Olafa Szolca. To chyba teraz 16, czy... czy, czy, czy Róż, coś, coś no, grudnia, tak, tak, tak. To coś coś tutaj, tam. więc, jeżeli to wotum miłości przejdzie, no to wtedy 27 mamy wybory w Niemczech. Już się wszyscy oczywiście do tych wyborów szykują bardzo mocno, więc tutaj już się już toczą się wybory wewnętrzne, na przykład w AfD też. Tutaj troszeczkę to inaczej wygląda, tutaj w okręgach toczą się wybory, tutaj jest przepis, przepis, przepisy prawa regulują te wszystkie kwestie, więc, więc tutaj będzie sytuacja na froncie, jest bardziej skomplikowana niż u nas. U nas to tam wiecie, partie wyznaczają i tyle. A tutaj to są wybory w okręgach wyborczych i tam z tego co słyszę, różne rzeczy się dzieją. Ale tak, tak, najszybszy chyba jeżeli, oczywiście to wotum zaufania tak zostanie. Zostanie odpowiednio postawione wobec pana kanclerza Scholza, no to ten, no to wybory najszybsze, ale SPD już powiedziało, że ich kandydatem na kanclerza podobnie będzie pan Olaf Scholz, bo pan Pistorius zrezygnował, pan Pistorius zrezygnował, pan Pistorius powiedział, że on nie będzie rozbijał swoją osobą partii, która jest od 20 chyba 8 lat, czyli SPD, więc, więc tutaj tu, tu się nic nie zmienia. Jedyne, co się w Niemczech może, szanowni państwo, zmienić, to lepszy wynik, lepszy wynik AfD. Gdyż, jeszcze raz Państwu powtarzam, gospodarka i bezpieczeństwo. Proszę sobie wyobrazić, że niemieccy zieloni, czyli zieloni komuniści dalej niczego nie rozumieją, i zaproponowali, aby pierwszy wagon za maszynistą w berlińskim metrze był wagonem tylko i wyłącznie dla kobiet. Dlatego, że mamy kilkadziesiąt gwałtów, tam coś mówiono, o dwudziestu gwałtach czy na prób gwałtów tygodniowo, tygodniowo w berlińskiej sieci. Metra. I zamiast pomyśleć, zastanowić się, jakie są tego przyczyny, to zieloni proponują, aby pierwszy wagon był wagonem tylko dla kobiet. Oczywiście to ułatwi tylko trace. Sprawcom nie będą musieli biegać po całym, po wszystkich wagonikach metra. Tylko udadzą się zawsze do pierwszego. Szczególnie późno w nocy. No chyba, że obstawimy każdy wagon ochroniarzami i to nie jednym, bo ci, którzy przychodzą też często nie I są Czyli potencjalne, potencjalne ofiary będą zgromadzone w jednym miejscu. Tak jest, potencjalne ofiary będą zgromadzone w jednym miejscu. No właśnie, no to różne takie pomysły racjonalizatorskie się, się pojawiają, jak widać. No i... Myślę, że ważnym też pomysłem jest to, co tutaj stosujemy w czasie naszej audycji, że na przykład to kiedyś słynął z tego prezes Janusz korwin że on właśnie spolszczał wszystkie inne nazwiska. Mówienie o panie, panu Grzegorzewskim w Rumunii jest, jest jak najbardziej słuszne. No a tu... Kolega z korony wymienił nazwisko pa, żony pana Sikorskiego. Ja myślę, że trzeba było mówić o niej pani Jabłońska. Jabłońska, tak, niektórzy mówią przyśmiewczo Jabłonka, tak, no. Apple, tak, czyli Państwo wiecie, jabłko, a baum. Baum to po jest drzewo. po niemiecku drzewo, tak, to jest po niemiecku drzewo, czyli drzewo jabłoni. No to też to są różne historyki, jak to tam Żydom niemieckim nadawano nazwiska, była osoba, która te nazwiska nadawała, i w zależności od humoru, ktoś dostał na przykład takie piękne nazwisko, drzewo Jabłoni, ale mógł dostać też nazwisko, które nie za bardzo, nie za bardzo było. Takie ładne, więc, więc tak, więc tak, pani Jabłońska, no, pani Jabłońska, pani Jabłońska. Myślę, że parę tematów żeśmy poruszyli i chyba nie będziemy sztucznie przedłużać naszej rozmowy. Jeżeli te tematy okażą się rozwojowe, to oczywiście będzie warto do nich powrócić. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był doktor Sławomi Rozdek. Z Konfederacji Korony Polskiej. Dziękuję Ci bardzo, Sławku. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. One są zarówno na YouTube, na kanale Centrum Edukacyjne, jak i na innych naszych kanałach, na różnych innych platformach internetowych. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, za darowizny, które pozwalają nam prowadzić naszą działalność, kontynuować naszą działalność. Również zachęcam do zaglądania do na naszej księgarni wysyłkowej. Ta księgarnia jest pod adresem CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl. A w tej księgarni najnowsza książka to oczywiście związana z... Gierżwałdem, znaczenie dla Narodu i Kościoła. Na okładce również plakat filmu Grzegorza Brauna, ponieważ jest to książka będąca pokłosiem konferencji historycznej, która się odbyła w Warszawie w połowie czerwca tegoż, tegoż roku. Inne książki również bardzo serdecznie polecam. A wpłaty można dokonywać na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, a także w opisie do naszego filmu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.